Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z wyzwania Słodko-Gorzkie Życie. Ja sobie już tutaj, halo, puszczę czas. Ksawi <grafię> z naszym piesem. kim słuchajcie, leć ten tu powykrzywiany Adrian Morello. Halo. No, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, czyli są nadal wszyscy tutaj powykrzywiali. E, tak, słuchajcie, Ksawi z naszym pieselkiem leci sobie na krótki spacer. E, tak, słuchajcie, nasza młodzież jest nadal na wyjeździe na, pod namiotami, ale postanowiłam, że pół dnia spędzimy sobie tutaj z Ksawim. Ej, to jest prezent, jakiś możesz go podnieść teraz w trakcie? Halo. Pół dnia spędzimy sobie tutaj z Ksawim. Zobaczmy, co on tutaj robi sam. No, słuchajcie, on pierwszy raz jest sam od kiedy tak naprawdę porodziły się dzieci. Zara, hej, mówi nam się ma chyba. E, także no, postanowiłam słuchajcie, zajrzeć do niego, zobaczyć, jak mu z tym się żyje, że został bez dzieciaków. E, no, i potem kolejne pół dnia spędzimy sobie. Bo ja coś tu się nie mogę skupić przez tych simów. Co? Oni tu wywijają. Ten ma. O, patrzcie, to on chyba na baby shower, ten facet leci. Girl or boy? No słuchajcie, ciekawe, ciekawe. Obstawiajmy. No z tutaj tak, dobra. Z pomadeczką. No myślę, że to na, na baby shower. Po prostu sobie facet e, leci. No także słuchajcie, kochani, dnia tutaj z pół południa z e, nastolatkami. Też jestem ciekawa, czy oni sami coś tam nawywijają, powiem Wam szczerze, czy będą grzeczni, czy tak niekoniecznie. A naszemu mu też przyda się taki właśnie dzień, czas spędzony samemu, spędzony z piesełkiem. W ogóle zobaczcie, to jest pierwsza chatka, pierwszy kamper naszego Ksawiego. Czy ktoś tu mieszka? Nie, nikt tu nie mieszka. Tak, on tutaj mieszkał na początku jak się wyprowadził tak tutaj chyba tak tak a czy tutaj mieszkał ale czy to było pierwsze takie jego pierwsze mieszkanie a czy mieszkanie no chata? Hata, boże, camper. E, chyba tak, tak mi się coś wydaje. Dobra, myślę, że możecie już wracać do domu, bo chcecie się siku. E, no i zobaczymy, jak ty tam w pracy za dwa dni, i musisz, ktoś do nas dzwoni: Tomas, hej, ja i coś tam powinniśmy się zaprzyjaźnić. Ktoś tam coś tam myśli, że dobrze, dobra, warto spróbować, wracajcie do domu. E, no i musielibyśmy znaleźć kogoś, komu będziemy musieli wydawać, mogli wydawać rozkazy, żeby. Mieć, mieć tutaj to yy, zrobione i mieć większą szansę na awans. Ej jak tu jest ładnie w ogóle. Jak tu jest ładnie. Dobra, słuchajcie, wracamy do domu. Ksawi, którę ty w ogóle. Aha, tu już. To my tak mamy koło chatki. Chatki. Boże, co z tą chatką? To my tak koło domu tutaj mamy. No powiem wam, że, a, że aż tak ładnie jest, to nie wiedziałam. Co ci jest? Niebezpieczne zmęczenie. O nie, Xavi, nie, 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 nie. Siku. Jakie niebezpieczne. Przecież ty jesteś tutaj żołnierzem, że nie przesadzaj, ty masz dobrą tom kondycję, facet, może byśmy, słuchajcie, mu kupili coś, jakieś cechy, żeby on, zimnoolubny mentor, nie, bo to chyba jest przy tej aspiracji takiej, yy, tego kulturysty, że się zdobywa cechę, że on tam żyje dłużej i tak dalej, tak mi się wydaje, niezwykle przyjazne, no ale coś byśmy mogli mu w sumie wykupić, może darmowe usługi, <laughs> w sumie, czemu nie, Dobra, dajmy mu sadzicie ciepłubnego, dajmy mu wspaniałego gawędziarza, a zacięty gimnastyk, dobrze się bawią podczas treningów i nie pogarsza wtedy stan higieny. Nie, to nie. Mentor. Handlowca to my mamy, bo do tych obrazów mi się przydawało, a przedsiębiorczy mają większą szansę na bez... abas. Oho, ale ja już wydałam hajs i nie mogę tego zrobić. No dobra, trudno się mówi. Nie, 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 Xavi, proszę tutaj... No to ty odpoczniesz, będziesz musiał odpocząć. Czy ty nam się zasikałeś na schody? Byłeś przed chwilą na spacerze. Musimy kogoś tutaj zaprosić, żeby... Go, bo po, 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 po rozkazy. No to tego faceta nie zapraszamy, bo nie zna Baby Shower, to na pewno nie przyjdzie. Czy masz tutaj kogoś takiego bliskiego, kto wygląda w miarę normalnie? Daj tą kirę, powydajemy jej rozkazy. Zadzwoń po nią. I wejdziemy sobie chyba na chwilkę jeszcze zaraz do kasa. Wam pokażę, jakie stroje tutaj dałam dla Ksawiego. Taki jest e, jeden z. Kilku. O, takiego maskina, słuchajcie, taki nasz. O, dziadu leczek. O, słuchajcie, chyba nie przyjdzie, coś się zasmucił. Nie, zaraz tu będzie, spoko. Dzień dobry. Kupa. Tak, przed samym wejściem, no nieładnie, nieładnie, narzekaj na drużyznę, no narzekaj. A jak te nasze obrazy tutaj, wszystko mamy wystawione? Tutaj, to nie, 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 nie. nie. Ksawity. A to chyba nam się cofnęło. Tak, wystaw z powrotem na Plopsi, proszę. No ładny kwiatuszek Kira, prawda? Oni w ogóle mają takie relacje mega. Zadaj pytanie o technologię, ale ona ma męża z tego, co ja kojarzę, bo też już tutaj myślałam, żeby ich... O, wydaj rozkaz. 20 pompek! Ej, ja tego nie widziałam nigdy. Przebiegnij okrążenie, posprzątaj sp... tu Nie, no bez przesady. <laughs> nie będzie nam co sprzątać. Uwaga, wydaj jej. No i co? Po co ty zmieniasz buty? W zasadzie odklikało się to. Jeszcze raz, wydaj rozkaz. 20 pompek. Dawaj, stara. Dawaj 20 pompek. No. Zobaczymy, jak zareaguje. Rób rób. Ciekawe, czy zrobi. Ej, liczymy, sobie. Cię. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Ej, 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 to nie było 20 pompek. Boże, to ja nie wiedziałam, że to tak to wygląda. To wydawanie rozkazów. Ej, posprzątaj to. Kira, czekajcie. E... Tak, ona w ogóle jest jakąś tutaj kobitką. Ale czemu ty. On dodaje takie wydaje tak te rozkazy. No drze się na nią niemożliwe. Takie macie fajne relacje. Mogłam kogoś innego tutaj zaprosić, powiem wam. Będzie nam sprzątać bidulka. W 25% dawaj, no to my jeszcze kogoś musimy zaprosić. Nie będziemy się. O, dawaj, Krida Nie będziemy się tylko na niej wyżywać. Może on by się w ogóle musiał, słuchajcie kochani, iść zdrzemnąć, żeby on nam tutaj nie szedł z tego świata, bo to by było przykre, ale wydamy jej jeszcze rozkaz, niech nie będzie taka, wiecie. Ee, dawaj jeszcze raz 20 pompek i zaraz przyjdzie Siemano. Tobie damy, e, żebyś może przebiegł okrążenie. Wydaj rozkaz, przebiegnij okrążenie. A ty jesteś seniorem już? Nie, on jest jeszcze dorosły, No patrzcie, to nie zmoczy od nas. W ogóle jak nasz piesałek, on jest dorosłym myślałam, że on jest senior seniorkiem. Seniorem. 75, Dobra. Dawaj, Kira, jeszcze chodź no tutaj. Sorry, uwaga. Nie wiem, co to jest to, uwaga. Nie mam żadnego pojęcia. Ale patrzcie, jak on się drży, jak on wydaje te rozkazy. O! Salut! Ej, ale spójrzcie, czekajcie, bo tu w jej łeb tu wchodzi, kurczę. Chciałam wam pokazać tak ładnie. O. Takiego skina mu dałam i myślę, że czy ja mu w ogóle nie dałam żadnego? Już teraz nie pamiętam. Chyba tak. Ja mu chyba żadnego skina nie dałam. Ja mu zdjęłam wszystkie skiny. Kurczę, może jakąś fajną miniaturkę zrobiła, ale tak w kuchni. <grywa> ja mu chyba zdjęłam wszystkie skiny. Jak tutaj zaliczymy ten... te rozkazy, to skoczymy sobie... ok, kończone. To skoczymy sobie do kasa. Modyfikuj, stwórz sima i wam tak na szybko pokażę jak on e, wygląda bo tam papary stroi mu zmieniłam zachęcam was kochani do zostawienia łapki w górę e, subskrypcji jeżeli jeszcze nie subskrybujecie e, no i komentarza jeżeli macie ochotę zostawić chociaż łapkę w górę w komentarzu w serduszko albo jakąś inną Emotikonkę. Dobra, kochani, e, ty, ty, ty tutaj zróbmy to w ten sposób. Tak, to są jego stroje na ciepłą pogodę. Z bliska prezentuje się tak, jak już Wam pokazywałam. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę mega, mega fajnie. Jak na takiego faceta w średnim, w podeszłym wieku przystało. Dobra, kolejny stój. Tamten to już chyba miał. Ten chyba też miał. Ten robiliśmy ostatnio razem, jak miał urodziny. Tutaj mu dałam taką koszulę, spódnie i zwykłe atki. Aha, no i tutaj ma taką koszulkę i spodenki. Tych mu nie zmieniałam. Na pewno, bo one są moim zdaniem spoko, ten też, dopływania też. Aha, na gorącą pogodę e, to mamy coś takiego, on jest taki przygarbiony trochę, e, Właśnie, miałam poszukać moda. Czy jest jakiś mod na to, żeby on nie był taki przygarbiony? No, klikam Wam tutaj, już nie będę opowiadać, bo wszystko widać. I na zimową pogodę miał ten, co, ma ten, co miał. Także no parę tam się stroi zmieniło, ale też nie jakoś bardzo dużo, bo wydaje mi się, że, że tamte już zostaną z nami do końca, bo są całkiem spoko, całkiem pasują tutaj do Ksawiego. Dobra, oni się chichrają. Tak, dwa dni mamy urlopu tam, dobra, dobra. Co ona robi? Gdzie Ty idziesz? Gdzie on idzie? Nie mów, że on idzie do nich na urlop. Nie! Ale o co chodzi? Hej, dokąd on zmierza? No patrzcie, też mi go tak tutaj yy, zaciemniło, jakby tak, jakby on też szedł na urlop. Nie ksawi! Gdzie on idzie? Ej, no nie mogę nim klikać ani nic. Dobra, no to słuchajcie, yy, przenosimy się do naszych nastolatków. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, co ten Ksawi tam y, wymyślił, ale już widocznie nie chciał, żebyśmy z nim byli. Może słuchajcie chciał do tej simki tutaj coś świrować, a nie chciał, żebyśmy my to, my to widzieli, no nie wiem. <laughs> Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Także idziemy do nastolatków pod namioty, zobaczymy, co tam się dzieje, co oni robią. Dobrze, sobie stoją. Gęsiego, aha, oni tutaj oglądają, mhm, dobrze. Czy wy macie jakieś jedzonko? Myślę, że tutaj ktoś coś na pewno zrobił, bo ostatnio cały czas coś było robione. Tak, hamburgery, zawołaj na posiłek. Nie wiem, czy oni są głodni, czy nie, ale niech jedzą. Patrzcie, ta tutaj sprząta Jackie. No i myślę, że zaraz gdzieś się z nimi wybierzemy. Gorąco ci. No ja wiem, że ci gorąco. Weź się w... o opalnej pogodzie, porozmawiaj sobie z nią. Ty jakieś tutaj fotki pokazujesz, tak? Dobra. A tego twojego Sidney'a tu tutaj nie jest. Gdzie? gdzie? Wyślij je SMS-a. Cieszę się, że nie znudziły ci się jeszcze moje dowcipy, OK. Dobra, ona mu wysłała sms ale yy, ja nie wiem, gdzie on jest. Nie może nawet zobaczyć, skupić widoku. Kamery, Lu ćwier dzwoni. Dobra, ona w ogóle lu, cały czas dzwoni do naszej Elizabeth. One i pa się naprawdę dobrze tam trzymają ze sobą. Gdzie to jest? Lu, lulu. Lu, lu, No, nu, no, nu, no, powiem Wam, że tak. Dobra, chodźcie, słuchajcie. Chodźcie, chodźcie, przyjdziemy się. Może gdzie myśmy nie byli? Tu byliśmy. W sumie mogliśmy nie robić tego grilla, mogliśmy i sobie coś zjeść, ale może pójdziemy sobie pograć w kosza. Tak wszyscy razem. I to jest miejscówka, na której byliśmy też z Ksawim, mi się wydaje. Tak na urlopie. On chyba też był, na pewno byliśmy w poprzednim pokoleniu, ale z kim dokładnie to ja już nie, nie pamiętam. Ale myślę, że fajnie będzie się tutaj ponownie wybrać. No dobra, słuchajcie, jest ekipa. Dotarli. Tak, słuchajcie, z kimś tutaj byliśmy na 100%. Chodźcie. Kto tu jest taki zmęczony? Lizabeth, ty? A możesz teraz zaprosić tego Sidneya, czy tak nie bardzo? Nie. Aż rozmawiaj, zadzwoń do niego. A wy tutaj chodźcie, pogracie sobie trochę. Rzucaj do kosza z dowolnego miejsca. No, to chodźcie sobie, porzucacie. Ale jest fajnie, jest w ogóle gorąco. Idealna pogoda na to, żeby wybrać się właśnie gdzieś nad wodę ale bym słuchajcie pojechała ale jeszcze trochę i też jadę nad morze możecie dać znać w komentarzach gdzie wybieracie się w tym roku na wakajki tutaj jakaś pani sobie łowi ryby ja jadę słuchajcie nad morze już się nie mogę doczekać uwielbiam uwielbiam morze no i okej okay, rzucałem e, kto ma takie fajne kitajce Jackie <grytanie> patrzcie jakie ma kity fajne i to ja jej to robiłam, ja już nie pamiętam, ty masz w ogóle aparat na zębach, no zobaczcie, jaka słodzina w ogóle, jaka słodka, pampuśna buźka, no po prostu hit. Dobra, bawcie się, grajcie sobie. I jeszcze, jak to z tymi urodzinami było, bo ja nie do końca oczywiście pamiętam. Aha, tutaj mamy urodziny Lizabeth, więc myślę tak naprawdę, że kolejny odcinek to my sobie już zrobimy na, z tymi urodzinami Lizabeth, bo to pokolenie to się mega, mega ciągnie, może też przez to, że rok mnie tutaj... Na YouTubie nie było, ale no myślę, że tak zrobimy, że, że wrócę do Was już z urodzinami Lizabeth, no i my ją chyba wyprowadzimy, od razu gdzieś jej wynajmiemy jakieś mieszkanko, wiadomo, coś tam Eksawi rzuci kasy, ale też nie tak, żeby jej od razu kupować dom, co nie? Ktoś tu do nas dzwoni, Liliana, nasza opiekunka. Znawia się nic o tych My na wakajach jesteśmy, rzucamy piłą do kosza, wszyscy słuchajcie do jednego nie mogą się podzielić, żeby trochę tu, trochę tu jakiś meczek czy coś, no nope, no nope, nie, oni wszyscy muszą do jednego rzucać. A czy wy możecie ze sobą na przykład, oni się nie lubią? No dobra, no to nie, to nie klikam. Która to jest ta twoja piękna Mary, bo ja nigdy nie mogę zapamiętać ta. Oni w ogóle nie, nie mają ze sobą tych relacji romantycznych, już wam ostatnio mówiłam. Ale im nie idą te relacje, więc ja nie wiem, czy to będzie jego jedna, jedyna dziewczyna, czy jeszcze się tam kimś zajmiemy. No bo przyjaciółmi są super, ale te relacje romantyczne to tak niekoniecznie. Może musiałby jeszcze właśnie kogoś w szkole poznać, albo też byśmy się gdzieś przeszli z nimi do jakiegoś klubu dla nastolatków, może w jakimś odcinku, żeby też poznać nowe osoby. No bo dlaczego by nie? Dobra, już nie graj może. A ty masz tą Jackie, nie? No oni mają mega kontakty. Wyjaw wielki sekret. Także myślę, no my, że my tutaj. O, o małżeństwie możecie pokazać, że my tutaj przy tej Jackie zostaniemy. Yy, spróbuj uwieść. Coś Ci się tu Jackie nie podoba, widzę. Dobra, już nie grajcie, nie grajcie. O tutaj mogliby. Tak, rozpal ognisko, bo tutaj. Nie każdy może rozpalić ognisko, bo się boją ognia. O, idź siku zrobić, jest to na pewno... No tutaj są toalety, chyba tak. Także na spokojnie możecie sobie ty też iść skorzystać z łazienki. Patrzę, czy są tutaj jakieś nastolatki, ale nie, nie ma. Czekajcie, bo tam ma fajny kolor włosów, takie dredy. E, jakąś taką sukienkę trochę średniowieczną, ale... Czekaj, ono tu ona dorosła, no ale co, no przecież można mieć starszą dziewczynę, prawda? Ale teraz jest flirciarski, jaka tą swoją. Oha, teraz nagle czuję ekscytację. Gdzie ona jest tu? On to tamtej nie chce Zobaczcie, odklikało mu się to. No, to. no to dobra, nic na siłę, ale weź flirt, weź jej wręcz róże. Załóżmy, że on gdzieś się tutaj zerwał, powiedzmy. Oh. <laughs> bo nie, że róże, tylko o, takie tu. Kwiatołki fioletowe, piękne, proszę bardzo. A któryś tu jeszcze chciał właśnie te łowienie mieć? Ty, no to Ej, weź, skorzystaj z okazji i idź sobie połowić rybę. Oni tam wręcza różę, stop, 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 bo my musimy tutaj być, my musimy widzieć jej reakcję. Aha, aha, chyba jej się podoba. Chyba tak. Będę im klikać te romantyczne, a jak się cały czas yy, będzie tak, że się nic nie pojawia, no to myślę, że zrezygnujemy tutaj z jakiejś większych miłości i romansów z tą dziewoją. W ogóle, jak ona ma strój. Ja jej tylko zmieniłam pierwszy. A resztę, słuchajcie, <grym> nope. E, nikogo nie lubię tak jak ciebie. No powiedz jej to. Zobaczymy, jak będzie... No, patrzcie, minusy ma chyba. Ale nie, przytuliła go. To nie wiem, o co chodzi. Może jest niezdecydowana. No, to jest nastolatka. No, to też nie ma co, wiecie. Wyjaw zauroczenie. No. No, ale mam cały czas minus, Widzicie to? Jak on jej... O, teraz... Nie! Co? Co, ona odgania komary, czy. Bo już nie wiem, ej, bo myślałam, że nam uczyłaś w papę. No, on jej wyjawi zauroczenie, a ona co? O, o tostach mówisz. Dobra, czekaj, co tu masz. Wyrzuć ze zepsute... Chłopiu. Ej, oni wyjawia tak zauroczenie, potem gadają o tostach, a ona teraz mu muskuły pokazuje. Mhm. Flirtuj z nią. Nie mają, zobaczcie, w ogóle nic się nie, nie robi z tych. No ty chcesz siku, no to idź. O, złowił tam o konia. co wam powiem? Wam powiem, że to kiepsko, kiepsko to widzę. ty, Elizabeth, ćwiczysz tutaj? Ej, chodźcie no do tego ogniska może, bo ktoś tam rozpalił, a... Mm, dorzuć kłodę. Dalej, dalej, chodźcie tutaj. Ten nie może, bo się boi, ale chodź usiądź tutaj. Wspólna dżemka. Ej, dobra, dawaj wspólną dżemkę. Pokaż, jak mi to wygląda. A to jest ten z tą. No dobra. Ty weź wspólną dżemkę z Jackie. A ty... No palić pieniądze to nie będziemy. Ty chodź igraj z ogniem. Wiecie, nastolatkowe głupie pomysły. Yy, możemy coś zjeść. pieczy, czy Pianki. A tamten ołowi, słuchajcie, dajmy mu spokój. A to ten, igra to było igranie z ogniem, tak? Aha. Myślałam, że będzie to bardziej niebezpieczne. <noise> Jeszcze raz, dawaj. Igraj z ogniem, dorzuć kłodę. Mam nadzieję, że nam się nic nie zacznie jarać, bo znowu będą przerażeni i będą się bać ognia. On tu wrzuca kamulce, tak? <noise> o, kamienie i gałęzie. Dobra, to wiesz co? Już nie igraj z ogniem. Idziecie? Idą na te wspólne drzemki, czy co wy tu, czy nie? Wspólna drzemka z Eleven. A może on po prostu nie chce z nią wspólnej drzemki? A wy będziecie mieć wspólną drzemkę? drzemkę? Na pięku, przy ognisku mają zobaczcie. Ale nie no, to miało być odwrotnie. <laughs> nie no, po prostu idealnie. Wspólna drzemka przy ognisku. No to ty ją powinieneś objąć, a nie ona ciebie, no no dobra, ale słuchajcie, może jest zmęczony chłopak, dobra, no już wybaczmy mu, wybaczmy no to oni też będą mieć wspólną drzemkę i tutaj ona też będzie e, jego obejmować na pewno okej, <grymne> okej okay, okay. no to co, słuchajcie, co, nie możecie jeść przez, tych, przez te ich wspólne drzemki? weź sobie zrób chodę do ty no, ona też jego obejmuje o, Boże, no zobaczcie, jakie to słodkie. Chodź, Elisabeth, zjedz coś sobie. Ty też. A nie, ty jesteś najedzony, to ty byś mógł iść do toalety. Ty też jesteś najedzony, masz hamburgera, widzę. No chodź, chodź już z tych ryb tutaj. O, trzeba rozpalić od nowa. Chodźcie, zróbcie wy sobie też tutaj. Yy, aha, no rozpal. Zjedzcie sobie też, żeby nie było. Co tu masz? zaprosić obiekt uczuć, ale gdzie? Na randkę chyba, tak? Ale co? Aha, on wam przeszkadza, tak? No to weź ty roz... Boże, co są ludzie. Urok. Charyzmatyczni simowie czują pewność siebie w kontaktach społecznych. Boże, tu jest tyle tych simów, ty jesteś w ogóle mega śpiąca, że ja tak nie do końca... Patrzcie, złośliwość. Ogarniam. A ty możesz rozpalić to ognisko? No bo zaraz normalnie nie wiem, co wam zrobię, dzieciaki. A ty co masz? Wierzę w siebie, Elizabeth wierzy, wierzy w nią. Najważniejsza osoba na świecie. Ona sama. No, mega super. Weź tu pogada jeszcze z tymi dziewczynami, może opowiedz niewiarygodną historię. O, jakie macie kontakty? No, słabe. Co, myślę, że będziemy wracać do domu, wiecie co, i tam sobie rozpalimy ognisko, bo tu totalnie to nie wychodzi. Odpalimy jakąś muzę i jeszcze trochę sobie posiedzą. Oran, co? Czekaj, stop. Nie. O rany, ona ma w sobie nieodparty urok. Lizabeth jest głęboko zadurzona w simce o imieniu Jacki. Mm -hmm. Przecież to jest dziewczyna, twojego brata, dziewczyno. <grytanie> Obiekt uczuć. Lizabeth mocno podkochuje się w simce o imieniu Jackie. Zwariuje. Trzymajcie mnie, nie? I, idź no już pod te namioty, idź. A możesz to zabrać do kieszeni, nie? Jackie, weź no tu dziewczyno, może zostań. <laughs> Elizabeth, gdzie ty jesteś? Ej, wiem, widziałam gdzieś u kogoś, tylko nie wiem, czy to było z moda, czy to jest z gry, że można iść na rolki, wow, jakby kogoś z głowy wyrzucić. Myśl o obiekcie uczuć, spróbuj odpuścić sobie obiekt uczuć. O, no weź, spróbuj odpuścić, przecież to jest... Co ty tu zapisujesz? Boże, co ona zap Nie, do tego to nie widziałam, ja tylko widziałam gdzieś, że jest taka interakcja. Co ty tu zapisujesz? Plusy i minusy tego, że kochasz się w dziewczynie swojego brata? Elisabeth ma czysty umysł, myśli o tym, co imieniu Jackie nie będą mnie już zaprzątać głowy. No ja mam nadzieję. Ciebie, ja już kochana, wiesz co, żeby cię głupoty do głowy nie przychodziły, to ja może Ciebie wyślę do spania, albo tak, Ciebie wysyłam do spania. A tu zaraz kogoś jeszcze zwerbuję do, do zbierania owadów. <laughs> Ciebie do. Ty już pływasz, tak? Dobrze, ale myślę, że mógłbyś skorzystać sobie z toalety. Gdzie to są te toalety? Tutaj, tutaj, choć skorzystasz sobie. No i chciałabym, żeby ktoś jeszcze ognijchu rozpalił. Ty też z toalety, proszę bardzo, serdecznie skorzystaj. Ty. No oni są wykończeni, słuchajcie, oni są wykończeni. Nie ten. A bo tu możesz tańczyć z ogniem. Tańcz po prostu sobie i ty też choć mógłbyś w sumie wziąć prysznic, umęczane te nasze dziecioki, zmęczone, jak nie wiem, tam... zaznaczałam, Elizabeth. Gdzie ty? Gdzie ty, Gdzie ty, Gdzie ty, Elizabeth, ale ty dzisiaj? No wiedziałam, że któryś coś narozrabia. Wiedziałam, idź ty do namiotu spać, dziewczyno, po prostu weź sobie przeczytaj Przegląd Leśny i idź spać. O, tak myślę, że będzie najlepiej. A te dziewczyny nasze, halo, to one już, już nie? Zaproś tutaj i ty zaproś Eleven tutaj, chociaż no, widzicie jak jest. Sydney, no nie mogę go, ja nie wiem, czemu ja jego nie mogę zaprosić, nie mam zielonego pojęcia. No, także jak widzę, że dzieciaki są już zmęczone, tak naprawdę i będą szli zaraz czy tam beknął? Będą szli, gdzie idziesz? Ty masz prysznic i. Aha, będziesz dzwonił do dziewczyny. No dobra. Damy im jeszcze raz figlowanie? <noise> nie, już nie daję, słuchajcie, już nic. Nie daję żadnego figlowania. Niech, jak chcą, to niech sami idą. Ja im pokazałam, że mogą. <noise> Więc, jak coś, to proszę bardzo. Macie gdzie? Dobra, po kolei. Elizabeth śpi. Elion, będziesz gadał. Aha, będziesz oglądał sobie śmieszny filmik z bratem. Super. Ty będziesz ten, ty ten tutaj, siku. Boże. Siku, idź. Z którym ty miałeś oglądać? Bo ja już, słuchajcie, nie, ten jest flirciarski. Ja już nie ogarniam. O, ty będziesz z Omri kopał piłkę. Jak o ile im to wyjdzie w ogóle. A Ari? Ari jest też do spania. To wiesz co? Nie, nie, nie. Nie. Nie, nie grajcie już w ping -ponga. W ogóle przyszła tam piękna Mary. Jak ty masz taką energię, to ty idź do spania, a nie się przy basenie kręcisz. Tu widzę, że komar Elizabeth jak cię kopnę w zad. Jeszcze na przestawiam. Idźcie spać, dzieciaki. Dobra, chłopaki sobie tu fajnie kopią piłkę. Tam, tam, tam widzę, ryfuje w basenie. <gryfuje> Mam nadzieję, że on ma w miarę energię i że nic mu się nie stanie. Muszę to, słuchajcie, sprawdzić. Ja ich po prostu będę... Lizabetę mnie wykończy psychicznie w dzisiejszym odcinku. Czy ty możesz tutaj iść spać? Czy ty się po prostu tam nie możesz dostać? On się fajnie przyjaźnią wszyscy ze sobą. Ty idź spać. Ty też idź tu spać. Boże, nie. Co jest? Boże, jeśli zostawi się go... Jak Rian Field zaczyna tonąć? Przecież ja zwariuję. On zaczyna tonąć. I co ja mam zrobić, proszę mi powiedzieć? Który to jest? Ten to jest? Ja już nie wiem. idzie, Rian, ten. Jak on zaczyna tonąć? Czy ja mu mogę pomóc? Jak on zaczyna tonąć? Wyłaź stąd. Podejdź tu. Nie, to jest Aiden. Co ja klikam? Stop. Boże, on tonie. Czy ja mu mogę jakoś pomóc? Wyślij dręcz... Jak? Co ja mam zrobić? Nie, Ryan. Boże, czy ten mu pomaga? Ja zwariuję. Wykończą mnie. Oni mnie po prostu wykończą. Ale ja muszę zrobić zdjęcie. Czy on go ratuje? Czekajcie, ja muszę zobaczyć. No nie ratuję go on sobie wskoczył popływać. No weźcie go, ratujcie. Weź, wyjdź stąd. No, co ja mam zrobić? Ej, on naprawdę tonie. Nie będę. Nie, nie, no weź, chłopie. Ej, oni w ogóle nie reagują. Ten ten ptunie. Nie, a ten leży na materacu, ten na ręczniku. Nie. Co jest, kurde. Nie wiem, jak mam mu pomóc. Nie wiem, czekajcie, bo ja coś muszę zobaczyć. Może poklikać? Żartuj o trądziku, przywaj wspomnienia rodzinne. No kuźwa, on to nie, on mu będzie wspomnienia rodzinne yy, przy, przypominał, przywoływał. Czy to holipa, więc Nie, a dlaczego? Nie, no Rian, weź. No. Wiecie, nie chcę robić teleportu się, bo to będzie nieuczciwe, nie? No ale nie pływaj. Ej, może tu odklikam jeszcze, czekajcie. Jezus, nawalam tą myszką. No weź no Rian, tak? Rian, no. Ale dlaczego niego nie może uratować? No on utonie, patrzcie. Nie rozumiem. Wyszli do domu. No chodź, no tu. Co tu miałeś? Zagraj ping-ponga, jak guziwa zaraz. Jezu, żyje. Jezus, Maria, ja nie wierzę. Co tu się wydarzyło? Tonie. No to nie toń. Wyjdź mi stąd. Czy on żyje? Czy on idzie tonąć po prostu? Nie. Nie. Nie wierzę w to, nie? Te, no tego to się nie spodziewałam. Nie. No tego się nie spodziewałam. Słyszycie, dziadu? Gdzie on jest? No ale to jest wasza... No spierdzielają, no. To jest Wasza wina, no bo nie, nie uratowaliście go. Leżeliście sobie na dmuchańcu. No i jest tam dziadyga. Nie, no słuchajcie, muszę zrobić zdjęcie na Discorda. Zapraszam bardzo serdecznie na Discorda. Ja tam stawiam właśnie takie. Takie zdjęcia z takich właśnie jakby akcji, nie? Jakby ktoś... Teraz żeście powskakiwali do pasenu, no? Trochę za późno. No, teraz będą... Nie, jak Sawisz, jak się dowie, to on się po prostu chłop się za... Nie. I tak jest właśnie, słuchajcie. Zostawić dziecioki same. No, oni teraz... Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo to, wiecie, jakby w ogóle nie przyszło mi do głowy, że coś takiego się może wydarzyć. On po prostu musiał być zmęczony i dlatego zaczął tonąć. Mi wyskoczyło powiadomienie, że on tonie i że jak nie wyjdzie z basenu, jakby to może utonąć, ale on nie chciał wyjść z basenu. Elizabeth, weź, proszę cię. Schowaj do wyposażenia. Nie, nie dosyć, że im mama umarła, to teraz brat na. Oni są wszyscy. Wiecie co, nie? Ja muszę ich pokłaść, spać. A nawet bym powiedziała, że musimy wrócić do domu no bo no w takiej sytuacji to jest normalne. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie mam zielonego pojęcia. Zakończ uro, Elizabeth. Dobra, jesteśmy w domu. Ktoś chce kupić obraz. Super. No ja go wyślę, no bo wiecie, kasa się przyda. Bardzo smutny śmierć w rodzinie utratę. Nie, dla mnie to jest słuchajcie, niepojęte, nie? Ja wiem, to są tylko piksele i tak dalej, ale to są moje piksele. No, także kochani, no będziemy się musieli w końcu wybrać na cmentarz, bo jeszcze grobu ma, mm, mamy jeszcze nawet grup Anny i no i Madi, żony Xaviego. No i teraz jeszcze Syna. Nie no, myślę, że, że no musimy ten odcinek zakończyć w tym momencie. No, nikt się tego nie spodziewał. No i zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i w kolejnym odcinku, tak jak mówiłam, przejdziemy się na cmentarz, poustawiać nagrobki i yy, no i zrobimy te urodziny Elizabeth, ale już bez hucznej imprezy. Bo nie wypada, tylko też tutaj w domu, w gronie najbliższy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejny z tej serii, jak i z pozostałych, które są na moim kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko i pa